miejscu 4-6 i 3-6, tak jak pokazywałem wcześniej. Wykorzystamy do tego szablon, który przymierzyłem już wcześniej. Tak jak mówiłem, ponieważ zabieg będzie z odpreparowaniem płata, uciąłem część, która mogłaby uciskać płat z jednej i z drugiej strony, tak żeby nie było to ostre i żeby nie było żadnego ucisku. Zaczynamy od prawej strony. Tak jak mówiłem, tutaj musimy zrobić nacięcie po grzbiecie kości. Moment. Muszę sobie odciągnąć wargę, ale tak, żebyście też coś widzieli. Cięcie prowadzimy prostopadle do grzbietu kości, aż do korony piątki i wokół piątki przez kieszonkę. Tego akurat nie widzicie, tak myślę. Ale właśnie to robię. I teraz jeszcze raz, sobie głębiej, ale tutaj nie wiesz ładnie. Ok, i tutaj zakończymy to cięcie literką T, tak żeby troszeczkę można było płat odwarstwić. Postaramy się uniknąć cięć pionowych. Odwarstwiamy delikatnie płat. Trzeba to zrobić powoli. Delikatnie, ponimy dość cienką błonę śluzową. O, jeszcze troszkę. Nic nie boli, Panianiu? Mhm. Okej. Okej. Widać coś? Jest, bo nie wiem, czy mnie nie zasłaniam. Może tak lepiej? Proszę? Dobrze jest? Tak jak mówiłem, jest tutaj bardzo delikatna błona śluzowa u Pani, dlatego trochę czasu trzeba, żeby to ładnie i bez szarpania odwarstwić.
Okej. Okay. Zamiast cięcia pionowego przedłużymy sobie tutaj to cięcie wzdłuż girlandy dziąsłowej. Preparujemy brodawkę międzyzębową między czwórką i piątką. O właśnie. Zobaczcie, już możemy odsłonić większą część tego płata. Dobra, zobaczcie, kość jest rzeczywiście dość cienka, wąska. Mamy odwarstwiony płat bez nacięcia pionowego. To powinno nam w zupełności wystarczyć. Zakładamy szablon, który pasuje. Nawet tutaj śluzówkę sobie przytrzymamy delikatnie cieniutkim raspatorem. A dokładniej zrobi to Ola. Pierwsze wiertło to pilot. Już sprawdzimy sobie chłodzenie. Teraz musimy wziąć Olu ten sak drugi. Okej. Okay. Pierwsze wiertło to pilot. Pilot do implantów bez kołnierza. Implant będzie bez kołnierza. Okej. Okay. Widać. Ze środka wygaszono? Ze środka? Okej. Wygasz teraz? Tak? Dobra. Zobaczcie, tu jest już otwór nawiercony pilotem. Widać już, że trzeba będzie dołożyć troszkę kości po zewnętrznej stronie. Implant będzie miał średnicę 4,1. Bierzemy zestaw wierteł do kości D2. Pierwsze wiertło na 8 mm. Nic nie boli, panie Aniu? Jest dobrze, no to super. I pamiętamy zawsze o tym dobrym chłodzeniu, żeby tam się tej soli trochę zostało. I kolejne wiertło, pompujący ruch. Widać? Widzisz tu? Zbieramy do ssaka ze sitkiem kość. Od wiertła, bo ona będzie nam potem potrzebna. Ok. Teraz wiertło na 10 mm do kości D2, tak jak wcześniej. A teraz? No. Jeszcze troszkę nagiąć wąsko. Tutaj? Widzicie, w czym jest problem? Tutaj po prostu tej kości na ścianie policzkowej jest trochę mało. Dobrze, teraz umieścimy tu implant. Implant 4,1 na 10 na przenośniku. Zwarty i gotowy. Olu, płat musisz wziąć. Delikatnie spod spodu. Świetnie. Trochę bardziej do przodu. Do przodu. Przesuń ten. O, właśnie.
I łyszczamy implant. Do przodu. Dobra. O, widzicie, co się stało? Kość jest jednak twarda. Wróć. Kość jest jednak twarda. Nie doceniliśmy przeciwnika, ale nic, to zaraz wykręcimy. Dawniej kluczyk i raczej ten, prawda? I miseczkę. Kość jest twarda, nie będziemy dokręcać na siłę, tylko po prostu poszerzymy otwór. Jeśli tak się dzieje, to nic nie szkodzi. Implant chowamy, zobaczcie, do słoiczka z powrotem. Bierzemy wiertło 10 mm do twardej kości. Jeszcze w części blisko kości, która będzie przylegać do szyjki implantu, wyprofilujemy ją tak zwanym szkoporerem. Okej. Dobra. Jedziemy? Okej. Teraz umieszczamy implant. Zobaczcie, teraz ładnie wszedł do końca. Moment obrotowy mamy ustawiony na 45. Minimalnie dokręcimy ryczytą, bardzo delikatnie. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda w lusterku. Ok, wybierzemy. Zobaczcie, tutaj jest brzeg tej śruby. I ten brzeg przykryjemy zaraz kością, którą zebraliśmy z sitka, jeszcze odrobinkę, minimalnie głębiej dokręcimy ten wszczep za chwilę ręcznie. Dobra. Dobra. Coś się poczuło, pani? Dobra. Takie rozpieranie, może być jeszcze chwilę. Dobra. Mamy tutaj piękny kawałek kości, ale będziemy potrzebować też trochę kości zwierzęcej. Ok, no, masz pierwsze. Tutaj nazbieraliśmy sobie troszeczkę kości. Kością autogenną pokryjemy gwint implantu. Na niej położymy trochę kości zwierzęcej, ale zanim tym się zajmiemy, założymy śrubę zamykającą i przygotujemy sobie płat, tak żeby to wszystko się zmieściło. Czemu zamykającą? No bo będziemy musieli dać też kości trochę i myślę, że lepiej będzie zastosować gojenie zamknięte w tej sytuacji. Także robimy tak, że najpierw zamykamy gniazdo implantu.
Okej. Mamy. Olu? Okej, teraz delikatnie podetnę o kostną płata, tak żeby można było go troszeczkę naciągnąć. A, to tak minimalnie. Dobra. Najpierw na gwint implantu kość autogenna. Wybierzesz olu troszkę? Mhm. Wybierzesz teraz, ja przytrzymam tą naszą kość. O, właśnie. Tutaj, ale. Tutaj? Dobra, czy widać teraz? Daj lusterką. Implantu, o, gdzieś nam uciekła, zaraz poprawimy tą kość, jest pokryty, damy jeszcze troszkę kości ze zwierza. Okej. Pozbieramy teraz fragmenty materiału kości zastępczego z szklanek miękkich i czy teraz widać? To jeszcze troszkę tego materiału kości zastępczego damy, proszę. Okej. Wybierzemy teraz odrobinkę krwi. Teraz jest super. Dobra. I nitkę. Pierwszy szef założymy przy piątce, tak żeby ustabilizować płat. Czy ktoś pytał o membranę? Dlaczego nie daliśmy? Tak? No, różne są opcje i szkoły też. Można by... Jak ten przypadek można by jeszcze rozwiązać? Można by dać na to wszystko membranę kolagenową. Można by zastosować mesh tytanowy też. Ale tak naprawdę... Okostna, odpreparowana, no, też działa na swój sposób jak membrana, dlatego...
Można się tutaj bez tej membrany obejść. Jeśli chodzi o szycie, pokażemy to w tej części warsztatowej, natomiast ważne jest, żeby supełki szwów nie były położone na cięciu, w miejscu cięcia. Czyli trzeba je zawsze trochę w bok odsunąć, weź łapkę. I żeby były założone prostopadle do nacięcia, żeby nie powodowały napięcia i przesuwania się części płata. I żeby te odległości od nacięcia do wkłucia igły były równe, a przynajmniej prawie równe. Tutaj, gdzie było to nacięcie w kształcie litery T, założymy taki szef krzyżowy, który je zamknie ładnie. Ok, jeszcze jeden szef tutaj przy brodawce. Materac pionowy. Okay.